smart. Buch Travel. Cześć, z tej strony Karolina Musiał. Dziś w programie Buch Travel porozmawiamy z podróżniczką Teresą Tokarz. Powiemy o tym, gdzie warto udać się na urlop czy wakacje, ale i o tym, że marzenia warto mieć, warto je spełniać i że wszystko jest możliwe. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Teresą, a także tego, jakie preferencje podróżnicze mają mieszkańcy Krakowa. Gdzie chciałby pan spędzić wymarzony urlop? Urlop? W Skandynawii. Jakoś odpowiada mi tamten region cały. Norwegia, Islandia. Fajne pytanie. 26 kwietnia lecę zachodnie Stany i Hawaje. Zwiedziłem cały świat, 52 kraje, a na Hawajach nigdy nie byłem, więc jedyna okazja w życiu. Gdzie chciałybyście spędzić wymarzony urlop? W Stanach. W Stanach? Dlaczego akurat tam? No bo chciałam tam pojechać, spędzić czas, popracować, trochę zarobić. To jest jakby taka zupełnie inna kultura, zupełnie inny świat. No właśnie w Krakowie, no bo jeszcze nie byliśmy tutaj. Idziemy na Kazimierz. Dopiero zaczynamy zwiedzanie w górach. Piękne widoki, to jest taki reset dla umysłu. Gdzie chciałabyś wyjechać na wakacje? Hawaje, Norwegia, Stany Zjednoczone, góry. Jak widzimy, jest wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Jednak są to dość pospolite kraje, często odwiedzane przez turystów. A czy przyszło wam kiedyś do głowy, żeby odwiedzić na przykład Birmę, Iran albo Gruzję? Czy jest tam w ogóle coś ciekawego? Dlaczego te miejsca są wyjątkowe i warte uwagi? Opowie nam o tym Teresa, która nie mogła pojawić się dzisiaj w studio, ale zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań podczas spotkania. Kiedy i jak rozpoczęła się twoja przygoda z podróżowaniem? Jest to zdecydowanie pasja nabyta. Jeżeli pierwszy raz za granicę pojechałam, będąc na drugim roku studiów. Wtedy pamiętam, zobaczyłam jakąś reklamę na wielki czerwony tam plakat z napisem promocja tanie bilety i były to bilety na polskiego busa. Kupiłam bilety do Wiednia i tak naprawdę to było pierwsze miasto, które odwiedziłam poza granicami Polski. Zebrałam ekipę, pojechaliśmy na weekend. Wtedy też pierwszy raz nocowałam na couchsurfingu, więc to też była dla mnie zupełna nowość. Gdzieś w głowie pojawiły się kolejne pomysły, więc za parę miesięcy kupiłam kolejne bilety, tym razem były to bilety lotnicze, również tam nocowałam na couchsurfingu. I tutaj muszę przyznać, że o ile faktycznie pierwszym moim wyjazdem był wyjazd do Wiednia, wyjazd do Austrii, to tak naprawdę ta chęć podróżowania, chęć zwiedzania świata zrodziła się właśnie we Włoszech. Ja poleciałam do Rzymu i całkowicie zakochałam się w tym mieście, całkowicie zakochałam się we Włoszech. W kulturze, w języku, w sposobie bycia. Potem w kolejnych latach zwiedzałam Europę. Praktycznie większą część Europy przejechałam właśnie z couchsurfingiem, więc była to super opcja, było tanio, mega budżetowo. Takim pierwszym krajem, który był już dosyć egzotyczny, a zarazem był bardzo blisko, było Maroko. Więc też ze znajomymi kupiliśmy bilety, polecieliśmy na 2 tygodnie. To też początkowo był taki szok, to było coś nowego, to była zupełnie inna kultura, która mnie całkowicie zafascynowała i wciągnęła. I to z kolei właśnie zrodziło we mnie takie nowe pomysły, że faktycznie warto pojechać też gdzieś dalej. A jaka była twoja taka najtrudniejsza podróż? Jeżeli chodzi o taką trudniejszą podróż, to był Iran. Iran jest bardzo specyficznym krajem, w szczególności dla kobiety. Ja jako kobieta musiałam tam chodzić praktycznie 24 godziny na dobę w chuście. Tą chustę mogłam ściągać do snu, mogłam ją ściągać do kąpieli i tyle. We wszystkich innych sytuacjach musiałam ją mieć na głowie. Iran jest też krajem dosyć specyficznym pod tym względem, że warto się do niego przygotować tak logistycznie jeszcze przed wyjazdem. Iran jest takim krajem, do którego warto się jednak przygotować, warto poczytać. Są tam takie aspekty jak na przykład pieniądze. Karty kredytowe polskie zupełnie nie działają, więc są bezużyteczne. Warto o tym pomyśleć wcześniej i jakoś tą gotówkę zabezpieczyć, ponieważ cały czas tą gotówkę musimy mieć przy sobie. Również są zablokowane niektóre strony, jak chociażby Facebook czy Gmail, dlatego też trzeba o tym pomyśleć wcześniej, zainstalować odpowiednie aplikacje, które pomogą nam, dzięki którym będziemy z tych stron mogli swobodnie korzystać. Możesz powiedzieć o takiej może najprzyjemniejszej podróży?
trudno jest wybrać jedno miejsce spośród tych, które gdzieś odwiedziłam w trakcie tych kilku lat. Na pewno muszę wspomnieć o Włoszech. No tak jak już mówiłam wcześniej, Włochy są gdzieś głęboko w moim sercu i to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Na pewno muszę też wspomnieć o Gruzji, bo był to totalnie piękny kraj, z kolei pod innym względem. Pod względem widoków, bliskości natury, krajobrazów. One są szalenie piękne. Podróżując po Gruzji, ja praktycznie cały czas miałam taką reakcję: wow, jak tu jest cudownie. Ja bardzo kocham naturę, więc to też było dla mnie ważne. Iran zachwycił mnie gościnnością i właśnie poza tymi trudniejszymi aspektami, o których wspominałam, tak naprawdę jest to wspaniały kraj. Kraj, w którym ludzie są tak gościnni, tak serdeczni, tak pomocni, że to nie sposób sobie wyobrazić. Tam po prostu trzeba pojechać, trzeba to odczuć, trzeba to przeżyć. Ale jeżeli musiałabym wybrać, to była Birma. Ja do Birmy pojechałam, w ogóle wybrałam ten kraj jako pierwszy w Azji Południowo-Wschodniej. Z takich aspektów, że bardzo często gdzieś na blogach podróżniczych, w internecie możemy się spotkać z takim hasłem: jedź do Birmy, zanim będzie za późno, bo za rok będzie już za późno. Uznałam, że okej, skoro wszyscy tak mówią, no to pojadę do Birmy i zobaczymy, jak to będzie. Drugim takim aspektem, dlaczego wybrałam właśnie ten kraj, było to, że Birma jest taka jeszcze nie do końca zdeptana. Po prostu nie jest tak turystyczna, tak komercyjna jak chociażby Tajlandia. Wydawało mi się, że właśnie tam znajdę to, czego szukam, czyli taką autentyczność, co jest dla mnie mega ważne. I faktycznie nie zawiodłam się. Znalazłam w Birmie to wszystko. Znalazłam autentyczne widoki, autentycznych ludzi, którzy w ogóle nie są jeszcze nastawieni na kasę, na zdobywanie pieniędzy. Ci ludzie są totalnie uprzejmi i to jest dla mnie mega fascynujące, ponieważ Birma jest krajem bardzo biednym. Jest tam ogólnie skomplikowana sytuacja polityczna. Co za tym idzie, ludzie mają bardzo mało pieniędzy. Jest tam ogromna bieda. Ale co mnie totalnie fascynuje, to to, że ci ludzie są tak serdeczni i potrafią podzielić się ostatnim kawałkiem chleba, potrafią się podzielić tym wszystkim, co mają, a mają naprawdę niewiele i to jest dla mnie piękne. Też wędrowałam wśród birmańskich wiosek, spałam u lokalnych osób. To było niezwykłe doświadczenie. Powiedziałaś, że spałaś u lokalnych osób. Jak to wyglądało? Jak udało ci się zapoznać z tymi ludźmi? Jeszcze w Polsce troszeczkę poszperałam po internecie. Poszukałam parę kontaktów i udało mi się skontaktować z dziewczyną, z Birmanką, w zasadzie z jej ojcem, z którym wymieniłam parę maili i który zaproponował mi, że oprowadzi mnie po wioskach. Okazało się, że tak naprawdę to jego córka wraz ze swoim bratem i kuzynem będą naszymi, powiedzmy, przewodnikami. I to było super doświadczenie. Dziewczyna była mega otwarta, mówiła po angielsku, co również było bardzo pomocne. I razem z nią wędrowaliśmy. Bardzo dużo udało nam się dowiedzieć właśnie dzięki temu, że dziewczyna mówiła po angielsku, że mogła nam przedstawić, jak wygląda życie w tych wioskach, jakie są zwyczaje ludzi, tradycje. Nocowaliśmy właśnie w lokalnych domach, to były takie drewniane chaty tak naprawdę. Jedliśmy wspólnie śniadania, obiady, bawiliśmy się z dzieciakami i można było tak skosztować tej Birmy od kuchni, nie właśnie od takiej turystycznej strony. Mogliśmy wsiąknąć w takie życie, jakie ta ludność prowadzi naprawdę. Oni nie udawali, oni po prostu sobie żyli. Jak usłyszeliśmy w poprzedniej części, warto zaglądać w mniej uczęszczane zakątki świata, które często są dużo ciekawsze i warte uwagi. Można niekiedy przeżyć więcej przygód niż udając się do typowo turystycznego miejsca. Posłuchajmy o marzeniach, o blogu i o tym, czy warto podróżować w grupie, czy samotnie. A co najbardziej fascynuje Cię w poznawaniu nowych miejsc? Tutaj też na pewno muszę wymienić ludzi. W każdej podróży tak naprawdę spotykamy się z nieograniczonym dobrem ze strony osób, które, zupełnie obcych osób, które spotykamy na swojej drodze. I ta pomoc, która czasami, nie wiem, wyglądamy na zagubionych, podchodzą do nas obcy ludzie z ulicy, pytają nas, czy czegoś potrzebujemy, czy mogą nam jakoś pomóc, prowadzą nas w zupełnie tak naprawdę miejsce, które nie jest dla nich po drodze. Są też takie historie, że ci ludzie zapraszają nas po prostu do swoich domów. Ja przede wszystkim w Iranie miałam wiele takich sytuacji, gdzie ludzie na ulicy przychodzili,
pytali, skąd jestem, jak czuję się w ich kraju, czy niczego mi nie brakuje, czy wszystko jest w porządku. Zapraszali mnie na herbatę do siebie, do swojej rodziny. Prowadzisz bloga. Skąd pomysł na taki tytuł, zaczynając od marzeń? Tytuł zdecydowanie nie jest przypadkowy. Zaczynając od marzeń. Dla mnie marzenia to jest takie ziarenko, które później kiełkuje. Jeżeli pojawia się marzenie w naszej głowie, to tak naprawdę jest podstawa. Mamy marzenie, mamy pewien cel. Ja uważam, że te marzenia są podstawą tak naprawdę życia. Są bardzo, bardzo ważne i naprawdę warto marzyć. A w tej części dowiemy się, jak podróżować jednocześnie nie bankrutując, a także o motywacji do działania i spełniania marzeń. Wielu ludzi twierdzi, że żeby wyjeżdżać i zwiedzać, trzeba mieć dużo gotówki. Czy możliwe jest wyjechać gdzieś na drugi koniec świata i nie zbankrutować? Tak, jest to zdecydowanie możliwe i wcale tutaj nie trzeba wygrać w totka, aby zwiedzać, żeby podróżować, żeby odkrywać nowe miejsca, zarówno bliskie, jak i dalekie. Ja mam kilka takich sposobów. Większą część Europy zwiedziłam jeszcze będąc studentem i zwiedzałam zawsze z couchsurfingiem. Nocowałam u obcych osób. Ja couchsurfing każdemu szalenie polecam, ponieważ to jest coś mega fajnego, to jest coś, co łączy ludzi. Dzięki temu mało, że mamy darmowy nocleg, nie musimy za to zapłacić ani grosza tak naprawdę. To również często ci ludzie gotują, jeżdżą razem z nami, wożą nas po różnych fajnych miejscach, których tak naprawdę bez nich w życiu byśmy nie odkryli. Czasami spotykam się też z takim stwierdzeniem, że to jest nocowanie u obcych ludzi, że tak naprawdę nie znamy tych osób, że jest to niebezpieczne. Jeżeli się dobrze do tego przygotujemy, i to jest to w pełni bezpieczne, uważam. Warto czytać te referencje, warto jechać do osób, które są sprawdzone, które już wcześniej kogoś nocowały. Warto gdzieś tam poczytać ten profil. Naprawdę bardzo dużo się możemy wtedy dowiedzieć o danej osobie. I jeżeli będziemy się tego trzymać, będziemy uważać, to jestem pewna, że zawsze jest to w pełni bezpieczne. Innym takim sposobem, którego ja nie do końca praktykowałam jeszcze, aczkolwiek zamierzam, jest autostop. Jest to mega fajne tak naprawdę. Wydawało mi się, że trudne, ponieważ ciężko to ogarnąć i w ogóle jest męczące. Ale właśnie z tych historii, które mam z autostopem, to jest to mega fajna sprawa. Również można poznać fajnych ludzi. Jeżeli miałabym jeszcze coś radzić, jak podróżować tanio? Można nocować u osób poznanych na przykład w drodze. Ja tego nie robiłam, aczkolwiek znam takie przypadki. W Europie jest z tym ciężko, ale czy to w Azji, czy w Ameryce Południowej, można to spokojnie ogarnąć. Tam ludzie są bardzo otwarci, bardzo chętnie zapraszają do swoich domów. Pamiętam, jak udało mi się chociażby zwiedzić Londyn za 50 funtów razem z dojazdem. Pewno również couchsurfing. Jeżeli chodzi o jedzenie, to było dosyć słabo. Pamiętam, że wtedy, nie wiem, zjadłyśmy z koleżanką rybę, która fish and chips, tak, pyszne. Zjadłyśmy to na połowę, ponieważ na tyle nam starczyło pieniędzy. Chodziłyśmy na piechotę po Londynie, ale to miało mega pozytywne aspekty, ponieważ zwiedziłyśmy większą część miasta dzięki temu i takie pojęcie, że podróże są drogie, jeżeli już zaczniemy podróżować, to widzimy, że to wcale nie jest prawdą, że naprawdę da się to zrobić tanio. Są też fajne opcje zresztą dla osób podróżujących przez dłuższy czas bez biletu powrotnego, jak jakaś dorywcza praca, jak Workaway chociażby. To są mega fajne programy, Camp America, które pozwalają nam zarobić na tą podróż, a później te pieniądze właśnie przeznaczyć na zwiedzanie fajnych miejsc. Jakie masz plany na przyszłość? Jaki jest twój kolejny cel? Na początek myślę o zrobić taką w ramach rozgrzewki, przedreptać sobie kilka szlaków w Tatrach. Natomiast później latem wybieram się na trekking do Norwegii, a jesienią na trekking do Nepalu w Himalajach. Natomiast jeżeli chodzi o takie długodystansowe plany, to powoli zaczynam przygotowywać się do dłuższej kilkumiesięcznej podróży. W jeszcze tak naprawdę bliżej nieokreślony region świata, aczkolwiek w tym momencie bardzo wysoko na liście plasuje się Ameryka Południowa. Mam do ciebie jeszcze ostatnie pytanie. Kto lub co motywuje cię do spełniania swoich marzeń i celów? Dla mnie taką motywacją do spełniania marzeń, do podróżowania jest to, co ja czuję w trakcie podróży. Ponieważ to trzeba tak naprawdę przeżyć, to trzeba poczuć. I ten stan ja bardzo łatwo jest mi go właśnie osiągnąć, kiedy podróżuję. To jest szczęście takie wypełniające całą mnie tak naprawdę. To są bardzo takie błahe, można by powiedzieć, momenty, które potem pamiętam na całe życie, które są piękne i które są bardzo prozaiczne chwile. Chociażby jak wędrowałam do Santiago de Compostela, pamiętam każdy poranek, jak budziłam się o świcie, zakładałam plecak, buty i wychodziłam na trasę i w promieniach wschodzącego słońca, gdzieś tam
zalewającego winorośle, które rosły po drodze. Jadłam śniadanie w jednej z przydrożnych knajpek. To są bardzo błahe momenty, ale które tak gdzieś głęboko odciskają się w pamięci. To jest coś, co mnie motywuje. Każdy z nas jest motywowany do spełniania swoich celów. Dla jednych są to ludzie, a dla naszej rozmówczyni są to osobiste przeżycia. Liczę na to, że po powrocie z następnej wyprawy uda nam się spotkać w studio i porozmawiać o kolejnych przygodach. Wielu z nas kończy swoje marzenia o dalekich wojażach na planach. Niestety tylko na planach, a jak widzimy, zdobycie upragnionego celu nie jest niemożliwe, tak jak wielu z nas pewnie myśli. Nie trzeba mieć pełnego portfela, żeby poznać kulturę dalekich azjatyckich krain, a kluczem do sukcesu jest chęć i motywacja. I tak jak możemy wyczytać na blogu Teresy, od marzeń wszystko się zaczyna. Zapraszamy na bloga zaczynając od marzeń.pl, na którym obejrzycie mnóstwo wspaniałych zdjęć z wypraw na drugi koniec świata, ale przede wszystkim zaczerpniecie dużą dawkę motywacji.